pierwszy wypad na tych oponkach jak najbardziej zaliczony. Rower cały upierniczony. Cześć, witam Ciebie na kanale Rowerem po Londynie. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Ciebie na film z pierwszej gravelowej 50. Dzisiaj robię szybki taki rozjazd po wczorajszej trasie 200 km. Tak jak mówiłem w ostatnim unboxingu, czas na zmianę, a więc zarzuciłem dzisiaj opony gravelowe w rozmiarze 32. Są to Panaracer Gravel King. Zobaczymy, jak się będą sprawować właśnie na takim terenie typu utwardzonym, piaszczystym. Może wjadę również do lasu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moja rama jest przystosowana do rozmiaru 38 mm, ale myślę, że widelec bym miał troszeczkę za wąsko, a więc kupiłem 32. Chociaż myślałem też, żeby zostawić 32 z przodu, a z tyłu wrzucić 38, bo tylne widełki są po prostu troszeczkę szerzej rozstawione. Jak się zatrzymam, to po prostu pokażę Wam, jak to wygląda, ile jest prześwitu, może ktoś mi doradzi, a może ktoś ma taki rower jak ja i jeździ właśnie na oponach gravelowych. Zobaczymy, jak sobie poradzą oponki na takim terenie. Właśnie do takiego terenu te opony kupiłem. Mam nadzieję, że dadzą radę. Są naprawdę szybkie, nie czuć tak bardzo tych wyboi, tak jak na oponach szosowych. A więc jestem już zadowolony. No i oczywiście obręcze karbonowe trochę gubią te drgania. Jest naprawdę mega. W końcu będę sobie mógł jeździć wzdłuż kanałów, robić nowe trasy. Dzisiaj jest o wiele cieplej. Niektórzy ludzie normalnie chodzą w koszulkach, bluzach. Ja wziąłem, jeszcze założyłem przeciwwiatrówkę, nie wiem po co. Thank you. Thank you. No, lecimy troszeczkę, ubrudzi się rower. Nie ma takiej tragedii. No i właśnie ten teren. Wow, mega. No nie, troszeczkę się obrudzi mój czarny rumak, ale to nic. Excuse me! Thank you. Tutaj gościu z szeroko kierownicą. Wow. Zrobiłem krótko, szybko przerwę, aby się napić, rozebrać się, bo naprawdę jest za gorąco. Masakra. Zdjęte niepotrzebne ciuchy, płyny uzupełnione, możemy lecieć dalej. Myślałem, że te oponki będą wolniejsze, ale właśnie na takim szutrze leciutko jadę, trzy dychy. Nie wkładając jakiegokolwiek wysiłku, a więc myślę, że jest spoko. Ciekawe, jak się sprawdza na asfalcie. Jestem zadowolony z nich na chwilę obecną. Mega jazda. Polecam każdemu. I myślę, że rozmiar 32 wejdą również w wąski widelec, a więc nie ma co się martwić, że będzie ocierał. A zawsze ta jakaś odskocznia od szosy, tak? A więc na plus. Trochę uluźniło się już właśnie na kanale.
mogę powciskać w nogach 17 km. Średnia prędkość 2 dychy. Mega, mega, mega. Zadowolony z zakupu jak najbardziej. Jeszcze raz, siema, siema. Witam Ciebie na kanale Rowerem po Londynie. Dzisiaj jest 7 listopada. Ja robię szybki rozjazd, około 60 km. Po wczorajszej trasie 200 km. Ta trasa dość bardzo mi dała w kość, bo było tam ponad 2000 metrów podjazdu. Zatrzymałem się tylko na chwileczkę. Wracając do torby Apidura, 5 litrów pojemności, naprawdę zdała wczoraj egzamin, jak najbardziej. No i dzisiaj postanowiłem, że zmienię opony na opony gravelowe. Są to dokładnie Panaracer Gravel King, rozmiar 32 mm. Obawiałem się, że przy zakupie rozmiaru 35 lub 38 po prostu będą za szerokie w widelcu, ale myślę, że wcisnąłbym tutaj 35, na 38 już by były za duże. Z tyłu tylne widełki myślę, że śmiało by przyjęły rozmiar 38, bo tutaj są troszeczkę poszerzone. No i co, za mną jest 20 km, jak najbardziej na plus, fajna jazda, jest to bardzo spora odskocznia od szosy. Co do omówienia wczorajszej trasy 200 km, to myślę, że najgorsze co mogło być, to poranna mgła, bardzo ograniczona widoczność, musiałem zwalniać czasami nawet i do 12 km na godzinę, bo po prostu nie dało rady jechać, nie dało się rozpędzić, nie chciałem wpaść w jakiekolwiek większe dziury. Trasa jak najbardziej na tak, zamek jak najbardziej na plus, ale jedyną głupotą, którą popełniłem, to było to, że z rana, jak to z rana zwyczaj bywa, zaspany człowiek łapie wszystko, co jest pod ręką, a zapomniał najważniejszego, czyli o kablu do ładowania kamery GoPro. A więc nagrałem tylko drogę do zamku, zrobiłem jakieś tam ujęcie z drona, zresztą możecie zobaczyć na filmie, który jest w opisie. Ja wskakuję dalej na rower i dokręcam to właśnie gravelową 50. O dziwo, nie czuję jakiegokolwiek zakwasu na nogach, nie czuję jakiegoś większego bólu. Tyłek troszeczkę boli, bo... drugi błąd, jaki popełniłem podczas tej trasy, to zapomniałem właśnie posmarować tyłka maścią ASOS, którą polecił mi Jacek Han. Pozdro Jacek, zapraszam na jego kanał, również znajdziesz link do jego kanału w opisie. Dobra, starczy tego mojego gadania, ja lecę dalej w trasę, do usłyszenia, hej! Dzisiejsza gravelowa 50 jest taka, że teren jest naprawdę zróżnicowany, jest asfalt, jest shooter, jest utwardzone błotko, będzie las, a więc naprawdę będzie dobry test dla tych oponek. Myślę, że te opony najbardziej i najlepiej będą się sprawowały na takim terenie, właśnie po jakim jadę. Prędkość 28 i naprawdę nie muszę jakoś tutaj mocno wciskać pedał. Miło, fajnie, przyjemnie się jedzie. Jazda, panowie i panie. Wow. Właśnie wjechałem na asfalt, więc te oponki mają szansę liznąć trochę asfaltu. No i muszę powiedzieć, że nie są tak szybkie jak krzesłowe oczywiście. Druga sprawa, jestem troszeczkę zmęczony po wczorajszej trasie 200 km. No ale myślę, że jak będę pełny sił, to uda mi się właśnie utrzymać na płaskim taką prędkość 26-27. A więc trasy 100-120 km myślę, że będę robił. Bo jak mam jeździć tak wzdłuż cały czas kanału, to będzie troszeczkę nudne. Mam kilka zamków, jak nie kilkanaście, jeszcze do odhaczenia. Mam już zaplanowane ogólnie trasy. Te zamki są w odległości od 50 do 100 km. A więc myślę, że w tym roku na pewno jeszcze nie jeden zamek odwiedzę. Dobrze pojechałem czy źle? Dobrze chyba. Lewo. Nigdy tutaj nie byłem. Nie wiem, jak ta nawigacja mnie prowadzi.
teren bardzo zróżnicowany. Uuu, serio? Tędy mam się przebić? Okej. Okay. Jest błoto, trawa, ślizgam się trochę, ale idzie, tak? Więc to najważniejsze. Ale sobie wybrałem teren. Jest sporo błota, ślizgam się. No ale to będzie dobry właśnie test na tych opon. Tak? No co? Grawel. Ojejku! Gleba prawie by była. Za mokro troszeczkę dla tych oponek. Damy radę, czy nie damy rady podjechać tam? No nie, trzeba podejść, jest za stromo i za ślisko. Gdzie ja w ogóle jestem? Gdzie ja idę? Gdzie ja jadę? Można tutaj wejść, czy nie można? Fajnie by było, jakby można było wejść. Można. Miało być gravelowe 50, a ja jestem na jakiejś wiosce i normalnie, że w polach co chwilę muszę przechodzić przez jakiś płot z drutu kolczastego. Przyjechałem właśnie stamtąd tą dróżką. No i muszę powiedzieć, że te oponki 32 mm są troszeczkę właśnie za wąskie na taki teren, na taki grząski teren. To jest na przykład tutaj, jak widzicie, to jest normalnie zaorane pole. Jak ja muszę jechać tam. Dobra, lecę dalej. Zaraz zresztą sami zobaczycie, jak się jedzie po tym czymś. Ale muszę powiedzieć, że pierwszy wypad na tych oponkach jak najbardziej zaliczony. Rower cały upierniczony. O. Dobra, lecę dalej. Zachciało się polnych dróg. Nie wiem, czemu mnie tak poprowadziła właśnie ta sprawa. Po prostu wybrałem każdy rodzaj drogi. No i co? Już mam się zakopać na sam początek. Jedziemy, jedziemy, zaraz powinien być asfalt. Mam nadzieję. No ten teren to jest nie za piękny. O. No i co, zakopałem się. No ale jadę dalej. Znowu muszę przez to się przedostać, nie wierzę. Jezu. Chyba, że zejdę tędy, chociaż lepiej nie będę próbował. No i co, tak to wygląda, że muszę najpierw rower przełożyć, a później sam muszę przejść. Wow. Ojejku. No nic. Już więcej razy tędy nie pojadę. No i z powrotem wjechaliśmy na asfalcik. Rower jest tak upierniczony, że masakra. Ze dwa dni czyszczenia będzie. I tutaj przypomniał mi się film Krzyśka z kanału Trochu Roweru. Jak najbardziej polecam i zapraszam na jego kanał. Sorry, że użyję twoich słów, ale wystarczyło 5 km, żeby cały był rower upierniczony i 13, żeby ja był upierniczony razem z nim. No ale nic. Trzeba zrobić szybki rozjazd po wczorajszej trasie. Piękna jesień. Ładny zachód słońca. Nie wiem, gdzie jestem kompletnie, ale spory podjazd przede mną. Ile w ogóle ten podjazd ma? Już jest lipa. Ile? 11. Ale cały czas rośnie. 13. 13,7. Toczę się, czy będę musiał zejść z roweru? 13, 14. Chyba się wtoczę. Później jest spory zjazd. Wow. Świetne widoki, cisza, spokój. No ale tego się tutaj nie spodziewałem.
Ile ja dzisiaj w ogóle zrobiłem już? 35 km. Łączny czas jazdy 2 godziny. Średnia 18. Wysoko zdobyta 140 metrów. Tutaj sobie można pojeździć, na koniach nawet. Jest chyba jakaś szkółka albo coś ala. No. Zostało mi ponad 20 km do domu. Słońce powoli zachodzi, robi się zimno. Ale zobaczcie, te widoki naprawdę są piękne i świetne. Mega, naprawdę przepięknie. Warto było się wybrać na ten dzisiejszy rozjazd, bo jutro jest niedziela, więc będę lemiuchował cały dzień w domu. A więc na weekend starczy. Wczoraj 200, dzisiaj 5 dych. Fajny zjazd. Opłacało się podjeżdżać pod tą stromą górę. A teraz w lewo. W lewo i prosto. No niestety czeka mnie dość długie podejście. Się wpierniczyłem. Takie było to, że szkoda gadać. Masakra. Powoli, powoli wchodzimy do przodu. Do domu mi zostało dokładnie 21 km. I nie wiem przez jak długi czas będzie taki teren, ale masakra jest. Nie wiedziałem, że te gravelowe będzie aż tak wyglądać. Wydostałem się z tego bagna, ale co dalej? I tak uświnionego roweru to chyba jeszcze nigdy nie miałem. Dobra, jedziemy dalej. Mam tak uwalone buty, że nawet nie mogę się wczepić. Następnym razem będę musiał troszeczkę lepiej zaplanować trasę. Widoki były piękne, ale teren nie na tak wąski bieżnik, jaki ja mam. Mam nadzieję, że stąd wyjadę, bo nie wiem, gdzie jestem, szczerze mówiąc. Nie wiem, co jest grane, ale nie mogę się po prostu wczepić butami. Czyżby tyle błota? Nie mam pojęcia. Ja już tak robiłem po ciemku, praktycznie już jest ciemno. Dzień dzisiejszy na oponach gravelowych zaliczymy jak najbardziej do udanego. Prawdę mówiąc, 20 km było na szutrze, 20 km było drogami polnymi i można powiedzieć tam normalnie było same błoto i nic więcej. I ostatnie 18 km jechałem asfaltem, włącznie 58. 58 km, wysoko zdobyta to 341 metrów, średnia prędkość to 19. No jak możecie zobaczyć, rower po dzisiejszym wypadzie wygląda tragicznie i nie wiem, czy go myć, czy zostawić go do jutra, ale boję się tego, że jutro po prostu nie będę mógł go doczyścić. Masakra. No nic, tyle by było na dzisiaj. Gravelowa 50 jak najbardziej zaliczona. Ja się z wami powoli będę żegnał. Wczoraj 200 na szosie, dzisiaj 58 na gravelu, łącznie 258. Dzień jak najbardziej udany, weekend rowerowy na plus. Dzięki wielkie, że obejrzałeś ten film.
Jeżeli się podobał, to standardowo łapka w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Do następnego. Hej!